Hej, cześć, witam serdecznie w Wiedźminie. Ja jestem Arkadiusz i wstępnie dwie rzeczy. Udało się po pierwsze wygrać kartę od tego gościa. To jest taka mniej ważna rzecz. A karta ta to... Kolejny dowódca. Full test. Dobrze wymierzony strzał z balisty, druzgocze nie tylko umocnienia, ale też morale wroga. I karta ta podwaja siłę wszystkich twoich jednostek oblężniczych. Całkiem spoko, weźmiemy ją. A tutaj sobie zostawimy tak jak jest. A druga sprawa jest taka, że po prostu poprzedni odcineczek nagrał się bez dźwięku z gry. A przyczyną było to, iż zainstalowały mi się nowe sterowniki od karty i pozmieniały coś w ustawieniach mojego programu, który służy do nagrywania. Tak więc, z tego co pamiętam, tutaj mamy wszystko wyeksplorowane dokładnie. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak udać się w dalszą drogę. Oczywiście informacje na temat mapy świata, aby przejść do widoku kontynentu, aby przybliżyć i oddalić mapa świata, ok. Czyli nie pozostaje nic innego, jak udać się do Velen. Nie do końca rozumiem, dlaczego w momencie, kiedy instalują się sterowniki, automatycznie zmieniają się ustawienia w programach. No ale zorientowałem się dopiero, że tak powiem, po czasie, kiedy, że tak powiem, zrobiłem sobie maratonik z kilku gier, kilka odcinków. No i niestety nie wszystkie udało mi się, że tak powiem, ogarnąć, żeby do nich wrócić i nagrać je od początku. Tak więc jest to troszeczkę przekombinowane, ale myślę, że taki błąd to nie błąd. Daliśmy radę. W każdym bądź danym razie jedziemy dalej z Wiedźminem 3 Dziki Goń, edycja gry roku. Zobaczmy, co teraz w tym Velen nas czeka. Nie powiem, bo ten Wiedźmin, ta część również się nagrała bez głosu, także tutaj część rzeczy będę wiedział. Mianowicie postaramy się ogarnąć w tym odcinku magów ognia. Zwiedzimy sobie również pierwszą wioskę. Velen. Ziemia niczyja. 5 dni później. Drzewo to oczywiście kojarzy mi się. Pierwsze już takie skojarzenie, które mi przyszło do głowy poprzednią razą, jak widziałem to. Z Pillars of Eternity. Oczywiście również zapraszam na serię na kanale. Dzieje się dużo. A drzewo wygląda bardzo podobnie. Tyle, że tam mieliśmy przyjemność porozmawiać sobie z pewną krasnoludzką animantką. Tutaj chyba raczej z nikim nie porozmawiamy, coś czuję. Chociaż kto wie. Ale raczej chyba nie bardzo. Okej, w takim bądź danym razie nie ma co zwlekać, nie ma co mi trężyć. Okej, serce z kamienia. Dziękujemy za zakup dodatku serce z kamienia. Sugerujemy, aby się rozpoczął go tylko, jeśli twoja postać osiągnie poziom 30 bądź wyższy. Miłej zabawy. Grając w dodatek serce z kamienia, natkniesz się na zaklinacza oznaczonego na mapie ikonu. Jest to nowy, unikalny rzemieślnik z dalekich krain, który potrafi znacząco ulepszyć twój ekwipunek. Sprawdź jego możliwości. Okej. Witamy w dodatku Krew i Wino. W tym trybie rozgrywki linia główna jest cały czas dostępna, ale żeby zagrać w przygody z Krew i Wina, musisz najpierw ukończyć zadanie Poeta w Opałach. Tyle informacji od twórców. Tutaj faktycznie ja przyjrzałem się tej mapie, ona nie jest mała. Nie jest mała. Niby wstępnie tutaj za wiele rzeczy nie widać, ale spodziewam się, że pomału będzie się wszystko odsłaniać. Mamy tu jakieś łodzie, które są nowością. 1397 tablic ogłoszeniowych i duże miasta i małe wioski. Kurczę, no będzie co robić. W takim razie... Aha, właśnie, jeszcze chciałem sobie zobaczyć. Alchemia, co nam przybyło ciekawego? W sumie to nic. Polecimy sobie najpierw, dojdziemy do tego elementu. Tutaj oczywiście nie będę nigdzie schodził na początku. Trzymamy się ścieżki, nie zbieramy chwilowo kwiatków. Do tego dojdziemy. Tam oczywiście czekają na nas dzikie psy. Odpuścimy sobie je. Chociaż te dzikie psy chyba atakują tą niewiastę. Nie no, niewiasta ogólnie wpadła w jakiś dziki szał. Rege quit. Okej, w każdym bądź danym razie
pierwsza z wiosek, którą odwiedzamy. Ta wioska nie wygląda za różowo. Tutaj się wiele rzeczy złych chyba dzieje. Raczej na pewno, nie chyba. Tu oczywiście mamy jakieś drzwi, które są zamknięte, się okazuje. No i mamy tablicę ogłoszeń. W takim razie, co tutaj? Od karczmarza. W karczmie na rozstajach płaci się nowigradzkimi koronami. Innych walut nie przyjmuje. Na kreskę nie sprzedaje. Na towary, jadła ani napitku nie wymienia. Jak się komuś nie podoba, niech pospołu z dzikami żołędzie żre. Okej, okay, czyli taki miłościwy ten karczmarz. Prośba o pomoc. Drodzy ludzie, dałem dzieciom placuszków z mąki z żołędzi utartej. Od 3 dni z sienników podnieść się nie mogą. W brzuchu rwie je okrutnie. Ciągulem tylko żygają i płaczą. Jeśli wiecie, jak pomóc, zajdźcie do mojej chaty. Nie mam co w nagrodę dać, ale ciepłym słowom i modlitwą się odwdzięczę. Wisława. Przestroga. W lesie krzyk daleko niesie. W puszczy pada cień najdłuższy. Więc unikaj, dziecię gaju, bo cię znajdę na drzew skraju. Okej, okay. Tutaj te informacje też się zmieniły. Poprzednio miałem trochę inne. Aczkolwiek pewnie te, które mają tutaj odkryć znaczniki, są niewątpliwie zawieszone. Na przykład szukam przewodnika, co na drugą stronę Pontaru mnie z rodziną przeprowadzi. Jest nas 5, ja, żona i 3 dzieci. Najmłodsze ma 2 lata, ale spokojne, nie krzyczy. Żołnierzom nie wyda. Bogaty nie jestem, ale co tylko mam, to dam. A jak trzeba, to długi jeszcze zaciągnę i w służbę do kogo pójdę. Wszystko zrobię, byleby się z welen wyrwać. Pomóżcie, dobrzy ludzie. Niejaki Radost. Dobrzy ludzie, wczoraj obumarł nasz Felibor. Nie mamy jak go godnie pochować. Ani w domu koszuli białej, ani płótna na całun, ani desek na trumnę. Jeśli możecie czymś się podzielić, pomóżcie, proszę. Jeśli go dobrze w zaświaty nie odprawimy, wszystkich nas będzie z żalu nawiedzał. Niejaka Nasława. Pomóżcie, dobrzy ludzie, kto żyw, niech się zlituje. Żona moja, Hanna, zaginęła. Kilka dni temu poszła była do lasu i do tej pory nie wróciła. Od zmysłów już odchodzę i każdą cenę zapłacę temu, kto mi ją całą i zdrową do domu sprowadzi. Albo choć wskaże, gdzie jej szukać można. Nielen, myśliwy z Konarów. No właśnie, to były tutaj 2 ostatnie informacje. Są mocno związane z zadaniami i oczywiście ze znacznikami. Jak widać, dodają nam się nowe zadania. Zaraz będziemy je czytać. Tutaj mamy jakąś opuszczoną chałupę. A w tej chałupie, że tak powiem, są całkiem interesujące rzeczy. Ciekaw jestem, czy tędy można było wejść. Kurczę, tutaj jeszcze jest jakieś zejście na dół. No dobra. Tej chałupy nie zwiedziłem poprzednim razem, przyznaję. Stalowe płyty. Okej. Okay. Mamy jakieś piwnice. Diamentowy pył, proste narzędzia. Czy ta piwnica tutaj była dobrze, widzę, schowana i ukryta. Jakby ktoś to zamknął, to byłby problem ją znaleźć. Ale co mamy tutaj? Bestiariusz brata Adalberta. Zaraz zobaczymy, co to jest. Cuda Zerikani. Okej. Okay. Kilka wody. No i proszę, mamy tutaj jakieś przedmioty mistrzowskie. Kusza, rękawice, winny kamień, bełty. Stronica z manuskryptu, ulepszony kod. A my jeszcze żeśmy w ogóle zwykłego kota nie wykonali, a tu już ulepszony. No i dobra. Niech będzie. Tutaj wszystko żeśmy wyeksplorowali. Tak jak widać, tutaj twórcy raczej namawiają nas, żebyśmy do tych chałup wszystkich wchodzili. Bo nie wiadomo, co się w nich tak naprawdę kryje. Mamy zamknięte. Bogowie, niedługo pełnia. Okna dobrze zarygły. Gwóźdź żelazny wbij we futrynę. Jakby jeszcze miskę mleka przed próg, z nory nie wejdą. Okej, czyli takie troszeczkę zabobony, bym powiedział, no ale... Pogański kraj, pogański obyczaj, jak to mawiali. Tu mamy jeszcze jakieś rzeczy poukrywane. Proszek alchemików. Okay. Żeby choć mój stary nie chlał cięgiem w karczmie. He. No tutaj widać, wiadomo, alkohol jest również dostępny, zresztą nasze mikstury wszystkie są oparte, że tak powiem, na tym trunku. A od bagnisk piechury nasi poddać się chcieli.
ale widać czarnym nie w smak było brać w niewolę. Na koniec w koło im wzięli i cieli. Rzeźnicy cieli do ostatniego żywego. Teraz na tym łęgu maki rosną, a może to kaczeńce krwią opite. No właśnie, też poprzednim razem, jak tutaj sobie grałem właśnie bez dźwięku, to byłem zadumiony tymi wszystkimi opowieściami. Po prostu stałem, uniemiały i słuchałem to, co oni mówią. A mówią wiele i to o takich rzeczy, powiedzmy sobie otwarcie, no, ciekawych wręcz, nawet bardzo mocno. Okej, okay, tu kolejna lepsza skrzynia, ruda srebra, sznurek, pancerz ze spikeruk, odwar skuroliszka, buty myśliwskie, sztaba stali i len. Czyli całkiem interesujące rzeczy. Opuszczając tą wioskę, sprawdzimy sobie alchemię. Nie zawracajcie mi makówki. Nie zawracajcie mi makówki. No dobra. Tu kolejny dom. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, twórcy tutaj dają wyraźnie do zrozumienia, że te domy trzeba zwiedzać. Jeżeli jest na to przyzwolenie, a właściwie nie ma za to żadnych konsekwencji, że ich tutaj, tych ludzi, okradamy. Nie jest tak jak w Skyrim. Również zachęcam do rzucenia okiem na serię. Jest na kanale i tam się też również dzieje, ale w momencie, kiedy cokolwiek tam ukradniemy, to łapie nas straż i ta straż się nie pieści. Tutaj, jak widać, można sobie spokojnie wszystko ogarnąć. Wszystko ich, że tak powiem, pozabierać im te wszystkie rzeczy, chociaż wiadomo, oni tutaj nie mają zbyt wiele, ale zawsze. Okej, okay, czyli ta wioska, można powiedzieć, została wyeksplorowana. W takim razie idźmy dalej. Tutaj, jak będziemy szli tą dróżką, spotkamy za chwilę maga. No właśnie, on tutaj stoi. Mamy jeszcze punkcik do rozdania. Dobra, zanim z nim porozmawiamy, rzućmy okiem. Poodnajdowaliśmy kilka ciekawych rzeczy. Kurczę, tutaj mamy już całą masę rzeczy, tak naprawdę. Po raz kolejny powtórzę słowo rzecz. Stłuczony monokl, cudowny przewodnik po gwincie. No właśnie, tych książek też tu znaleźliśmy kilka. Okej, okay, mamy jakieś kurtki, mamy jakieś rękawice, buty. Ulepszenie zamieszczone w wolnym gnieździe w elemencie poprawia jego statystyki. Moc znaku Irden. Moc znaku Art. Okej. Okay. Mapa świata. Czy odkryły nam się jakieś znaczniki? No już pomału, jak widać, tych znaczników odkryło się dość dużo. I oczywiście informacja o trudnych zadaniach. Niektóre zadania mogą być za trudne na danym etapie. Każde zadanie posiada sugerowany poziom postaci, umieszczony pod nazwą zadania. Kiedy osiągniesz ten poziom, dane zadanie będzie dla Ciebie odpowiednie. Czyli tutaj mamy 32 poziom na przykład. Ale my będziemy trzymać się na razie Nilfgaardzkiego łącznika Velen. Zobaczmy sobie postać. Mamy tutaj jeden punkcik. Mamy tutaj również... Niech się zastanowię. Co by to wydać? Może pójdziemy sobie w trening siłowy? Ewentualnie można by pójść w to skupienie. Spadek adrenaliny po otrzymaniu obrażeń jest zmniejszony. Nie, pójdziemy sobie jednak w trening siłowy. Rzucimy sobie to od razu tutaj. O, i tak będzie dobrze. Przejdźmy dalej. Medytacja. Oczywiście możemy sobie przymedytować, że tak powiem, do wschodu słońca. Niech będzie. Ok, uzupełniły nam się pewne rzeczy. Mamy bestiariusz. Coś się nowego pojawiło? Tutaj chwilowo nic. Wszystko już wiemy. A chciałem jeszcze właśnie te książki zobaczyć, które my tutaj tych książek nie przeczytaliśmy. Interesuje mnie coś takiego jak... niech nam rzucę okiem. Stary list, co to jest? Proszę wybaczyć, tak długo zwlekam z odpowiedzią, czekałem aż go... Aha, no to już znamy. Czyli generalnie tak naprawdę te książki są mało znaczące, ale jak będzie taka potrzeba, będziemy oczywiście... Te książki osobno, że tak powiem, usiądę i będę je czytał. Co się tyczy alchemii, no właśnie, ulepszony kot, ale to prawdopodobnie brakuje zwykłego kota, no właśnie, czyli jedno wynika z drugiego, to też warto wiedzieć. Esencja wody, odwar z gryfa, wykonajmy. Mamy dodatkową miksturkę na przyszłość. Dobra,
To by było na tyle z, że tak powiem, ekwipunków i rzeczy organizacyjnych. Myśli chwast. Każdy ma prawo zaczerpnąć ze zdroju łas wiecznego ognia. No właśnie, to nie jest kapłan ognia, tylko kapłan wiecznego ognia. Także pogadajmy z nim. O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. No i oczywiście dwie opcje do wyboru. On nas tutaj prosi o zapalenie, a właściwie spalenie sztosów ludzi. W takim razie oczywiście my się tym zajmiemy. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. No i spoko. Ciekaw jestem, czy tutaj będzie można coś zabrać. Ja tutaj tego nie sprawdzałem. Ale nie będę ich okradał raczej, bo mogą się chłopaki i dziewczyny wpienić. Znaczy w sumie same chłopaki tu stały. Dobra. Okej. Okay. Mamy kolejne zadanie. W takim razie przejdźmy oczywiście do tego zadania. Spalenie stosów na różnych miejscach. Gdzie ta mapa świata jest? Kurczę. A. Zadania mnie interesują. Zadania poboczne oczywiście. Stosy pogrzebowe Velen. Jedziemy. Ich jest tu cała masa tych stosów. Weźmiemy sobie oczywiście płotkę. Jest i płotka, przybiegła znikąd. To mi się podoba w tym koniu, że jest naprawdę dobrze wychowane zwierzę. I tak naprawdę to była jedyna rzecz, którą zrobiłem w poprzednim odcinku. Czyli w gruncie rzeczy... Zdecydowanie cudnie jak zbiorowy grób. Wykonałem tylko to zadanie. Oleje. Dobre się dobrze. Mamy nowego przeciwnika. Niejakiego zgnilca. Zaraz się zapoznamy z treścią. Zgnilnie został zaatakowany przez dzikie psy również. To całkiem spoko. Dużo nam pomogło nam to, nie powiem. Okej, okay. Dało nam się wszystko ogarnąć w miarę bezboleśnie. Mózg potwora i krew zgnilca. Ten zgnilec dodał nam się do bestiariusza. Zaraz będziemy sobie z nim... Zaraz się zapoznamy z treścią, że tak to określę. Ale najpierw... Teraz wystarczy użyć igni. Oczywiście. Używamy więc igni. I dzięki temu mamy jeden ze stosów zaliczony, że tak powiem. Stosy są trzy. Oczywiście nie obyło się bez bonusu na końcu. Przy trzecim ze stosów. Okazuje się, że... A może nie uprzedzajmy faktów. Dojdźmy tam po prostu. Teraz sobie pobiegnę. Nie chcę zrobić więcej w tym odcinku niż w poprzednim. Z tego względu, że po prostu nie chcę sobie psuć zabawy. Tak więc polecimy sobie spokojnie do następnego przysłowionego buta. Okej, tutaj mamy niedźwiedzia. Tego niedźwiedzia będę chciał ominąć. Oczywiście mamy tutaj... Dobrze mówię? Jest tam niedźwiedź? Jest gdzieś daleko. Nie będziemy do niego nawet podchodzić, bo kurczę, wiadomo, pamiętamy walkę z niedźwiedziem pod wpływem, ale była bardzo udana, także nie ma problemu. Okej, okay, zjedzmy sobie coś, weźmy oczywiście kwiatka. No i tutaj mamy kolejną, że tak powiem, bazę potworów, które potrafią sobie rekonstruują trupy. A ty. Nie jestem w stanie mocno trafić. Ładnie poszło. No już coraz lepiej ogarniam te walki. Chociaż jeszcze do perfekcyjności mi troszeczkę brakuje, ale spokojnie, pomału. Teraz wystarczy użyć igni. Oczywiście, w takim razie naprzód. Tu doświadczenia za to zbyt wiele nie ma, ale punkcik do punkcika. I levelik się zbiera. Czy coś tutaj było? Nie pamiętam. Tak, jest tu jakaś skrzyneczka. W takim razie
przyjrzyjmy się jej. Prochy. Łykamy mózg potwora i krew gula. Z tego co widzę, ta kolejna miejscowa ze zwłokami, z ciałami jest kawałek drogi dalej. W takim razie przyzwijmy sobie płotkę. Jest to płotka. Swoją drogą ciekaw jestem, dlaczego zostało to nazwane płotka, a nie na przykład jakoś, nie wiem, okoń. Na przykład. O, okoń. To by było dobre. Poleźmy sobie teraz do tego ostatniego znacznika. Mamy wioskę oczywiście, którą już znamy. Czy tutaj coś napotkamy? Tak, tutaj są oczywiście wisielce. Ja tutaj czytałem sobie w poprzednim odcinku, dlaczego wiszą. No, oni wiszą, bo się dopuścili rabunku i gwałtu. I po prostu jedyną możliwą opcją, jaka mogła ich spotkać, było powieszenie. No właśnie, tutaj jest ten pacjent, który broni się przed... Niedobitek się trafił. Przed tymi gulami. Nie znamy do końca jego historii, ale zaraz się jej dowiemy, dlaczego on tu jest. Okej, ładnie poszło. Jeszcze jeden został, bardzo proszę. No nie uciekaj. Nie trafiłem z takiej odległości. Okej. Okay. Zaraz porozmawiamy z tym nieszczęśnikiem. Oczywiście najpierw pozbieram... A, sam nas zaczepia. Jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Czyli ostra bandygierka. Ale on tak naprawdę cały czas mówi o tym właśnie kapłanie Wiecznego Ognia, którego spotkaliśmy. A historia jest taka, że klient łykał jakiś towar. No ale, ale... Cały czas mówimy o kapłanie Wiecznego Ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał Fistek Prima Sort. 3 razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu. Między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. No i proszę bardzo. Aro. A ty co, mój funfel? He, czyli ostra bandytierka, jak wspomniałem. No dobra, co mamy tutaj jeszcze? Może możemy coś zebrać? Mamy tutaj oczywiście, przede wszystkim skończmy ten quest. Teraz wystarczy użyć igni. Bardzo proszę. Dobrze, sam się podpaliłem. Może lubię. Nie wiadomo. Krasnoludzki spirytus. Sproszkowana perła. Będzie na handel. Tu jeszcze mamy rzeczy z tych guli, które żeśmy pokonali. Regula, jęzor, gula. Oś gula, kurczę, same te gule, ile zostawiają rzeczy tak naprawdę, całą gamę. Okej, okay, weźmy sobie płotkę oczywiście. Jest płotka, także pobiegnijmy do niej i od razu udamy się do tego maga. Oddamy mu to zlecenie. Jedź płotka. Oczywiście tam będziemy mieli możliwość, że tak powiem, troszeczkę zbuntowania się i powiedzenia prawdy. My jednak nie będziemy się tu wtrącać pomiędzy kościół a wiernych, że tak to określę. Mają swoje misje, każdy z nich. Więc nie ma sensu im tutaj przeszkadzać. Kurczę, ja tu nie byłem w ogóle. Ale nie wiem, czy chcę tu być. Na razie chyba nie. Jeszcze tam zdążymy wrócić. Tu jakieś w ogóle się coś dzieje. Psy. Kolejne drzewo wisielców. On jest przy moście do Nowigradu, przynajmniej tak twierdził. Niech troszeczkę nam się wytrzymałość odnowi. Okej, okay. Czyli tutaj mamy nowy znacznik. Ludzie w opałach. Będziemy musieli tu dotrzeć z czasem. Mamy oczywiście jakiś ludzi. No ale ten klient już jest niedaleko. Nie będziemy dalej się wbijać tym koniem, bo później stąd jest problem wyjechać. Właściwie problem jest z wjechaniem, a z wyjechaniem to już w ogóle. No i tutaj jest ten cały kapłan.
Także proszę bardzo. I jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane? Oczywiście, jednak czemu nikt wcześniej nie spalił zwłok? Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. No właśnie, czyli jak wspomniałem, kościół, wierni, te tysiące spraw, które mają do załatwienia. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. No i oczywiście możemy się zgodzić lub nie zgodzić. Spodziewam się, że jeżeli się nie zgodzimy, to tutaj dojdzie do jakiejś bitwy. Ale jak wspomniałem, na razie stajemy sobie po stronie swojej. I zgódźmy się. Zgoda. Więc bierz i zniknij mi z oczu. Bierz i zniknij mi z oczu, rzeczy. Kapłan. No i dobra, otrzymaliśmy nowigradzkie korony. Otrzymaliśmy zakończenie zadania stosy pogrzebowe. Tutaj w ogóle jest jakiś obóz tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że na ten odcinek to będzie tyle. Pojedę sobie jeszcze kawałek dalej do drogi. Mam nadzieję, że oczywiście to wszystko się nagrało tak jak trzeba. Bo jak nie, to się wpienie. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Zapraszam już teraz do kolejnego odcinka Zagrajmy z Wiedźmin 3. W Wiedźmin 3. Edycja gry roku. No i to by było na chwilę obecną na tyle z mojej strony. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego dla ciebie. Oczywiście, jeżeli się podobało, zostaw kciuka, zostaw komentarz. Jeżeli życzysz sobie być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Ja jestem Arkadiusz. Do zobaczenia wkrótce.